Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj mamy lekcję bardzo krótką, bo powiemy sobie tylko o powstaniu Austro-Węgier. Jest to jakby takie wydarzenie, które warto sobie odnotować, ale jednocześnie nie potrzebujemy, ciężko jakby to dokoptować też do jakiegoś innego tematu. Chciałbym to jakoś zaznaczyć. Pamiętamy, mamy wielonarodowe cesarstwo austriackie, w nim tłumimy wiosnę ludów 1848-49. Tam przywrócone są rządy absolutystyczne, system policyjny, anulowana jest konstytucja i rządzi Franciszek cesarz Franciszek Józef z nowym kanclerzem Aleksandrem Bachem. Oni sądzą, że stabilność państwu zapewni pełna centralizacja władzy, powierzenie urzędów austriackim Niemcom. Samą erę tego Aleksandra Bacha i jego polityki kończy klęska Austrii w wojnie z Francją i tam na podstawie traktatu Villafranca Austria traci Wenecję na rzecz Włoch. Wówczas na urząd ministra spraw wewnętrznych powołany jest Polak, Agenor Gołuchowski. Agenor Gołuchowski, zapiszmy to sobie może. Agenor Gołuchowski. Okej. On rozpoczyna reformy państwa. W latach 60-61 przywrócono niektórym grupom narodowościowym pewną autonomię, na przykład w Czechach, Galicji, na Węgrzech, Tyrolu. W 61 roku Gołuchowski jest już odwołany, proces rozszerzania autonomii jest zahamowany. Jednak przyspiesza go ponownie w 66 roku klęska Austrii w wojnie z Prusami. Bardzo dotkliwa presja, znaczy klęska i widać, że to państwo się tak naprawdę trochę sypie. Jest wewnętrznie rozrywane. Mamy tu Bośniaków, Słowaków, Węgrów, Chorwatów, Niemców, Polaków, nawet Rumunów. Tutaj widzimy całą listę tych Czechów, Włochów nawet. Całą listę tych ludów i państwo jest wielonarodowe, a jednocześnie uznaje absolutną monarchię. I tak długo się to nie utrzymuje i pod wpływem nacisków w czerwcu 1867 roku Franciszek Józef jest naciskany przez środowiska węgierskie, przez przywódców Węgrów do przyjęcia tytułu Króla Węgier, dlatego też mówimy, że to jest już monarchia CK, czyli cesarsko-królewska, mamy cesarza i króla. Czyli CK, zapiszmy sobie, monarchia CK. Monarchia CK. Czerwiec 1867 roku to mamy właśnie to CK, czyli Franciszek Józef jest teraz królem i zarazem cesarzem. No i z czasem także Węgrzy naciskają jeszcze w tym roku na utworzenie parlamentu osobnego dla Węgier. No i powstaje państwo dualistyczne, czyli Austro-Węgry. Już teraz nie mówimy właśnie cesarstwo austriackie, tylko Austro-Węgry. Oba państwa łączy osoba monarchy, cesarza tego Austrii, ale mamy osobny parlament dla Węgrów. Pozostaje co prawda wspólna armia, wspólna polityka zagraniczna, system monetarny i budżet, ale odrębne są już konstytucje i wspomniane parlamenty. Zliberalizowano same stosunki wewnętrzne, wprowadzono wolność słowa, druku, zrzeszeń, czyli trochę więcej wolności dla tych poszczególnych narodowości. Kilkanaście też grup narodowych w Austrii otrzymuje właśnie autonomię, ma własne sejmy w ten sposób i wydziały krajowe. Za to Węgrzy autonomię przyznają tylko Chorwatom. I powstaje nam po prostu nowe państwo Austro-Węgry. Austro-Węgry. Tak to zapisujemy z myślnikiem. Taka ciekawostka. To jest rok 1867. Tutaj widzimy też budynek parlamentu w Budapeszcie. Funkcjonuje on po dziś dzień. Tutaj sprawowały radę właśnie parlament Węgier. Miał on być większy niż siedziba parlamentu brytyjskiego. Miał być takim symbolem, ale okazało się, że stał się tylko olbrzymim obciążeniem dla budżetu i przyczyną później nędzy w wielu biednych rolniczych rejonach Węgier. Ale to już tak na marginesie jako taka ciekawostka. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. To jest tylko taki krótki temat. Mówimy sobie, jak do tego doszło. To wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału,
a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.